Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia: Arkady Saulski, Czerwony Lotos. Czyta Andrzej Ferenc, Produkcja Audioteka. Prolog: Czerwone liście spływają z drzew, łąki niosą dźwięk mieczy, krew barwi strumień. Szkarłatem. Nobunaga Otomo przegrał bitwę. Tylko jeszcze o tym nie wiedział. Spoglądał ze wzgórza na przebieg starcia, przygryzając wargę. Samurajowie w centrum zgrupowania bronili się za jadle. Szczęk mieczy niósł się na wiele mil. Krzyki walczących i mordowanych unosiły się ku niebu. Mandukowie napierali. Lewa flanka była praktycznie rozbita. Uderzenie konnych łuczników manduków doprowadziło w szeregach wyposażonych we włócznie Jari Ashigaru do straszliwego spustoszenia. Strzały wystawały z gleby tak gęsto, iż zdawało się, że to źdźbła traw. Trup leżał na trupie, krew wsiąkała w glebę, ale mandukowie nie ustępowali. Zdawało się, że w kołczanach mają nieskończoną liczbę pocisków. Miotali nimi ku chwiejącym się szeregom, zasłaniając słońce. Żołnierze Nobunagi ginęli setkami. Po prawej samurajowie siekli przeciwników katanami. Któryś z tamtejszych dowódców zdecydował się na szalony krok i podjął pieszą szarżę na konnych. Ci zaskoczeni szaleństwem wroga pieszli Samurajowie zaś swoimi mieczami no dachi, Wykroili sobie krwawy korytarz w manduckich szeregach Teraz jednak dowodzący mandukami Rzucił na ten ostatni odcinek posiłki Wojownicy właśnie masakrowali ludzi nobunagi Generał nawet ze wzgórza widział ginących i rannych Dostrzegł samuraja pełznącego we własnej krwi. Widział innego, który wymiotował czerwienią. W bitwie jest wiele chwały, jednak wcześniej należy przepłynąć przez ocean szkarłatu. Armia połączonych klanów ginęła. Zginął Toyotomo Nagara, zginął Aritami Takeda. Sam Nobunaga widział, jak obrywa strzałą i kona pod kopytami wrogich koni Nichoto Hosokabe, wilk złota, wybitny wojownik i ostatni ze swego rodu. Armia połączonych klanów ginęła, mandukowie byli niepokonani. Ale Nobunaga o tomu nie chciał się z tym pogodzić. Spojrzał w prawo i w lewo. Zobaczył, jak praktycznie załamuje się lewa flanka, jak poborowi włócznicy pieszchają z pola bitwy, ścigani przez manduków. Błyskały szable i miecze, kopyta tratowały chłopów. Bóstwa śmierci skręcały się z rozkoszy, chłepcząc krew wojowników. Nobunaga wiedział, że nadszedł decydujący moment bitwy. Moment, w którym on i jego elitarna gwardia muszą ruszyć do walki. Wyciąć sobie krwawy szlak pośród wojsk nieprzyjaciela. Pokonać raz na zawsze brutalnego najeźdźcę i wygnać go z wysp. Spojrzał na swoich ludzi. Byli gotowi na walkę. Na śmierć. Honor jest wieczny. Zen poni! Naprzód! ryknął Nobunaga. Jego żołnierze tylko na to czekali. Spieli konie, dobyli mieczy. Si! zakrzyknęli. Śmierć! Pięćdziesięciu jeźdźców ruszyło w dół zbocza. Ostatnie siły armii połączonych klanów, ostatnia nadzieja wysp na pokonanie brutalnego najeźdźcy. Pędzili w dół zbocza, a ziemia aż się trzęsła pod kopytami. Wrogowie nagle poczuli lęk, widząc ten zastęp diabłów, potężne zbroje, zdobne, rogate hełmy. Maski demonów zakrywające oblicza samurajów, błysk zakrzywionych mieczy, spocone konie. Shi! Śmierć! kuczo, Zagłada! Wbili się w szeregi wroga. Ryk był ogłuszający. Mandukowie wrzeszczeli wściekle, rąbani mieczami i dźgani lancami samurajów. Wielu padło pod kopytami bojowych rumaków, wielu odrzuciło broń w lęku i oddało życie pod mieczami żołnierzy. Zagłada. Nobunaga siekł i rąbał. Krew z rozciętych tętnic spryskała wysoko w górę, barwiła karminem jego zbroję, maskę i konia. Był generałem ostatniej armii, która mogła stawić czoła mandukom. Musiał zwyciężyć. Musiał ocalić wyspy. Albo zginąć. Siekł w dół, przebijając marny hełm pieszego manduka, pchnął sztychem, wbijając głownie w oczodoł kolejnego. "Eiko!" zakrzyknął. "Chwała!" Wtedy to dostrzegł Mandukowie od początku bitwy mieli przewagę trzech, czterech ich ludzi na jednego żołnierza armii połączonych klanów. Nobunaga widząc wokół stosy trupów, był przekonany, że pokonał co najmniej połowę tej armii, że oto bogowie sądzą większą część sił wroga, lecz Mandukom nie było końca. Oto z wzgórza po prawej wychodziły kolejne legiony. Nobunaga widział sztandary, widział zbroje, widział dowódców, w tym Hana, głównego wodza wrogiej armii, wielkiego przywódcę najeźdźców. Szedł na czele swoich sił. O zwycięstwo! I wtedy Nobunaga zrozumiał, dlaczego się urodził, dlaczego jego ojciec posiadł jego matkę, dlaczego jego matka w bólu i łzach wydała go na świat w zamku Takeri o świcie 48 lat temu: Dla tej bitwy. Dla tej chwili, aby ocalił Nippon. Nobunaga spiął konia, ścisnął mocniej rękojeść katany, zaszarżował. Watashi no Ushironi krzyknął. Za mną śmierć, śmierć. Zanim do szarży dołączyli kolejni samurajowie, Błyskały miecze, zadźwięczały łuki, strzały pomknęły ku oddziałom Manduków. Shugis-Han nosił pełną zbroję i maskę ze złota, uformowaną w oblicze demona. Starli się z wrzaskiem. Konie stratowały pierwsze szeregi, ale potem zatrzymały się w ludzkiej ciżbie. Nobunaga ciął i rąbał, przebijając się bliżej i bliżej kuchanowi manduków. Tryskała krew, jęczeli mordowani. W końcu jednak ktoś dźgnął konia dowódcy włócznią. Wierzchowiec stanął dęba i zrzucił z siebie Nobunagę. Ten padł ciężko na ziemię, ale wstał szybko, porwał katanę, rozpłatał dwóch manduków obok siebie, odepchnął kolejnego piruet, cięcie, tryska krew. Szugiz Han. Tak blisko. Nobunaga cioł raz i drugi, zabił kolejnych manduków. Ci podchodzili, lecz samuraj był nie do trafienia, tylko błysk żelaza, krew i śmierć. Hanie! zakrzyknął wojownik stań naprzeciw mnie! Han zszedł z lektyki stanął. Dobył długą szablę i odepchnął swych wojowników. Nobunaga zabił kolejnych dwóch manduków, nastawił miecz i stanął naprzeciw wroga. Oto za chwilę Miała rozstrzygnąć się przyszłość Nipponu. Wojownicy ginęli wszędzie wokół. Ziemia była lepka od krwi. Bogowie śmierci smakowali szkarłat. Nobunaga Otomo stał naprzeciw Shugishana. Jeden z nich tego dnia stanie się nieśmiertelny. Starli się. Długa katana Nobunagi, kontra krótsza szabla Hana. Wymieniali wściekłe cięcia, ataki, parady, odbicia, kontry. Błyskało żelazo, chrzęściła stal, krzesały się iskry. Nobunaga ciął raz i drugi, odskoczył, odbił podstępny atak z dołu. Kontrował bezbłędnie, trafił, ale jego miecz nie przebił zbroi wroga. Odbił się od utwardzonego papieru. Wojownicy spoglądali na walkę z podziwem, tak jakby walczyli sami bogowie, bo to istotnie walczyli bogowie. Han był zręczny, szybki i silny, silniejszy niż samuraj. Ciosy nie dosięgały go, za każdym razem parował albo przyjmował na twardą zbroję. Gdzieś tam w oddali ginęli wojownicy Nipponu, a Mandukowie wyżynali ostatnich żołnierzy. Jednak bitwa rozstrzygała się właśnie tu. W końcu Nobunaga poczuł, że ogarnia go zmęczenie. Wiedział, że to ostatni moment, wiedział, że potem czeka go tylko śmierć z rąk barbarzyńcy. Więc zaatakował ostatni raz. Markował pchnięcie. O czym okręcił broń wokół parady nieprzyjaciela i przeszedł do cięcia niskiego z prawej, tam gdzie Han nie mógł się osłonić, ale Han się osłonił, odbił cięcie, wybił katanę z rąk Nobunagi, kontrował błyskawicznie. Żelazo wbiło się w ciało dowódcy armii połączonych klanów, rozsiekło je. Zagłębiło się w szparze zbroi, aż po rękojeść. Han uśmiechnął się. Wyrwał broń. Krew trysnęła gęstym strumieniem wysoko w górę. Nobunaga padł na kolana. Kaszlnął czerwienią. Oparł się na dłoniach, wiedząc, że to uchodzi z niego życie hajboku, szepnął. Klęska. Padł na twarz. Tak umarł nobunaga otomu. Ostatni, który zjednoczył klany. Ostatni który mógł pokonać manduków. Ich armia właśnie rozbijała samurajów, niedobitki pieszały do lasów i na wzgórza, na polu bitwy pozostały bezładne stosy ciał. Bitwa skończyła się, nim zaszło słońce. Shan pokonał pobojowisko, niesiony w lektyce przez Dwudziestu niewolników. Po tym jak Mandukowie odeszli, zabrawszy broń i łupy, na polu bitwy zjawiły się kobiety. Łukały głośno, odnajdując mężów, oglądając zmasakrowane ciała ojców, wujów, synów i braci. Smród odbierał zmysły. Wyciskał łzy z oczu, stosy ciał, krew zalewająca błoto, czerwone słońce. Chłopiec klęczał przy jednym z ciał, ściskał w dłoniach miecz. Ile miał lat? Osiem, dziesięć, nie więcej. Kobiety zawodziły. Ktoś stanął nad chłopcem. Mężczyzna o gęstej, siwej brodzie, twardym ciele, rosły i silny. Kim jesteś? Jesteś trupem? zapytał. Chłopiec uniosł głowę. W jego oczach krył się żal i furia nie nie trupem nie trupem, bo się ruszasz. Więc z kim? Duchem? Seishin? Chłopiec milczał. Mężczyzna dobył miecz. Skierował sztych ku gardłu dziecka. Jednak zamiast ciąć delikatnie uniósł brodę malca. Duchem. Kim był dla ciebie ten człowiek? Twój ojciec? Brat? wuj? Wiesz, że teraz to bez znaczenia to jego miecz chłopiec mocniej ścisnął broń. Zabijesz mnie, jeśli ci ją odbiorę chłopiec spoglądał zimno. Zabijesz potwierdził mężczyzna. A przynajmniej spróbujesz. To dobrze. To bardzo dobrze. Będziesz nim Seishin. Będziesz duchem. Chłopiec patrzył na mężczyznę, ten schował miecz i zabrał ze sobą chłopca. O motę, jeden zguba nieśmiertelnych. Wiekowe ostrze płonące szkarłatem, milczący giganci z kamienia, kwiat mający rosnąć wiecznie ścięty. Kiedy ma się sześć lat, cały świat wydaje się miejscem pełnym dobra, magii i niesamowitości. Dorośli są dla sześciolatka ludźmi, którzy żyją od wieków i posiadają pradawną mądrość, kompletnie jednak niezrozumiałą dla dziecka. Historia zaś jest po prostu. Inną nazwą dla mitu i legendy. Akinobu był więc zwykłym sześciolatkiem. Świat był dlań wciąż miejscem dobrym i magicznym. Jednak tego dnia wydawało mu się, że magiczność miejsca, w którym żył, przekroczyła jakąś krytyczną masę. A ludzie, którzy zjawili się w fortecy, Musieli być kimś więcej niż śmiertelnikami. Gdy Akinobu spoglądał na powoli wjeżdżających przez bramę i gromadzących się na ośnieżonym dziedzińcu jeźdźców, był przekonany, że oto twierdzę shu bramę snu, odwiedzają bogowie we własnej osobie. Niemal wszyscy dorośli zebrali się na placu i teraz. Opuszczali głowy w niemym, głębokim ukłonie. Większość dzieci też, choć były i takie, które nie zdołały powstrzymać emocji. Zamiast okazywać pokorę i szacunek, wielkimi oczami spoglądały na gości. A było na co popatrzeć. Przez bramę najpierw przeszli piesi włócznicy, potem wjechali samurajowie na koniach. Wszyscy w czerwonych pancerzach, na potężnych rumakach, z mieczami katana i krótszymi wakizashi przy pasach, rośli wojownicy, potężni, niepokonani. A kinobu nie potrafił sobie wyobrazić kogokolwiek zdolnego stawić czoła takim mężom. Nawet jego ojciec, Przecież twardy rolnik nie miałby szans z samurajem w Szkarłacie. Jednak nie był to koniec orszaku, bo wreszcie wjechała ona, pani Szora. Czerwony Lotos, tak ją nazywano. Ostatnia, nieśmiertelna. Chłopiec spodziewał się, że tak wielka pani przybędzie w lektyce niesionej przez dwudziestu sługów. Jednak okazało się inaczej. Szora jechała konno, w siodle, po męsku. Jej strój był dziwną mieszaniną kimona i męskiego odzienia. Była też uzbrojona w krótki miecz. A kinobu nie był jeszcze w wieku, w którym zwraca się uwagę na kobiece piękno. Piękna jest może matka, bo opiekuje się dzieckiem i daje jeść. Piękna jest babka, bo rozpieszcza i opowiada wspaniałe bajki. Ale inne kobiety? Dziewczęta nie bawią się z chłopcami, siostry zaś są jedynie nieznośne, niepiękne. Mimo to chłopiec musiał przyznać, iż pani Szora jest najpiękniejszą istotą, jaką widział. Wpatrywał się w upięte na głowie długie, ciemne włosy, delikatną cerę. Oczy okolone lekką kreską ciemnego makijażu, policzki podkreślone delikatną czerwienią. Tak, zdecydowanie, Czerwony Lotos była najpiękniejszą kobietą świata. Obok niej zaś jechał wojownik, ten, którego Akinobu chciał ujrzeć szczególnie. Ten, o którym chłopcy szeptali od tygodni, odkąd tylko podsłuchali w rozmowach rodziców, wieść, iż pani Szora przybędzie do twierdzy. Duch, strażnik czerwonego lotosu, od dzieciństwa przeznaczony tylko do jednego zadania obrony swojej pani bezwzględnego posłuszeństwa. Jej życie było jego życiem. Duch nie był nawet człowiekiem, lecz narzędziem bardziej bronią żywą, myślącą bronią stojącą między swoją panią a jej wrogami. I teraz po raz pierwszy Akinobu był po prostu zawiedziony. Spodziewał się bowiem samuraja potężniejszego niż ci w awangardzie. Rosłego giganta, odzianego w złotą zbroję. Tymczasem duch wyglądał zupełnie inaczej. Zbroi prawie w ogóle nie nosił, tylko brudno brązowy płaszcz i szeroki szal zakrywający dolną część twarzy. Na jego rękach widać było delikatną plecionkę kolczugi. Ten sam pancerz najpewniej znajdował się i pod płaszczem, ale ze swojej perspektywy Akinobu nie mógł dostrzec tego na pewno. Poza tym jeszcze pas wcale niebogaty, szerokie luźne spodnie, wysokie buty, pojedynczy miecz. Oczy mężczyzny cały czas lustrowały otoczenie. Jego ciemne włosy były związane w kucyk wysoko na potylicy. A kinobu był zawiedziony, nie tak wyobrażał sobie ducha, ale duch właśnie tak wyglądał. Wreszcie cały orszak wjechał na dziedziniec i zamknięto bramę. Delegacja klanu Sekaj zjawiła się na miejscu. Twierdza szunu najlepsze lata miała już dawno za sobą. Niegdyś była to potężna forteca, wzniesiona na górskiej przełęczy między szczytami Senpu i Sendai. Broniła drogi na południe w czasach, kiedy swoją władzę umacniał syn bogów, Undo, wielki cesarz. Undo zjednoczył niemal wszystkie klany na wyspach Nipponu. Poza jego władzą pozostawały jedynie rodziny z południa. Krnombrne, ambitne i wiecznie się buntujące były solą wokół dobrego syna bogów. Więc ten zamiast ruszać na wojnę, wzniósł kilka twierdz, w tym bramę snu. Ta strzegła drogi między górami. A gdy na południu wybuchła klęska nieurodzaju, forteca znacząco utrudniła przemyt żywności z północy. Syn bogów dał klanom szansę na poddanie się bez utraty honoru. Mogli skłonić głowy i oddać swoje ziemie pod panowanie cesarza, a ich chłopom nie zagrażałby już głód, ale rodziny wolały biedę i izolację. I to właśnie one doprowadziły je do upadku. Bo gdy z kontynentu na zachodzie przybyły pierwsze okręty manduków, osłabione południowe klany nie mogły podjąć żadnej walki. Barbarzyńcy rozbili je w puch, chłopów zamienili w niewolników, głowy klanów zaś przystroiły pałace nowych barbarzyńskich gubernatorów prowincji. Podobno czaszki członków tych rodzin do dziś spoglądały pustymi oczodołami na salę audiencyjną Kubiwajhana, gubernatora południa Nipponu. Północ broniła się zajadlej i tam mandukowie nie zdobyli tylu terytoriów, a brama snu po krwawym oblężeniu została zdobyta i złupiona. Lecz bandukowie nie przejęli twierdzy, tylko porzucili ją, kierując siły na zatrzymanie kontrofensywy Nobunagi Otomo. Teraz, wiele lat po bitwie, brama snu nadal była w połowie zrujnowana, jednak wróciło do niej życie. W twierdzy ocalały tylko fragmenty murów i budowli, to też wokół głównego bastionu szybko wyrosły chłopskie chaty a rolnicy przejęli żyzne tarasy ryżowe, niegdyś zaopatrujące wiedzenie samurajów służących w szunu. Sami Mandukowie nie byli zainteresowani warownią. Bitwa, którą wydał im Nobunaga Otomo, choć przegrana, okazała się na tyle dotkliwa dla Manduków, iż ofensywy z północy i południa nie mogły ruszyć. Tym samym Nippon otrzymał dwadzieścia lat względnego spokoju. Względnego! Po wielkim Otomo bowiem nikt już nie zdołał zjednoczyć klanów. Syn bogów przecież zmarł na samym początku wojny. Nobunaga zaś cudem tylko przekonał dajmio do wspólnej sprawy. Możnowładcy byli ambitni i pełni pychy. Oraz Skłóceni. Każdy z nich uważał, że dowodziłby lepiej niż Nobunaga Otomo. Każdy miał lepszy pomysł na wojnę. Wielu też uważało, że nie ma szans na zwycięstwo nad Mandukami. Ich szeregi są nieprzeliczone, więc należy się poddać i dogadać. A potem miała miejsce bitwa i wszystko się skończyło. Nippon ogarnął groźny spokój. Później zaś wyspy obiegła niesamowita wieść. Wieść, która musiała dotrzeć i do manduków, a jednak barbarzyńcy nie podjęli żadnych działań. Wieść niebywała, wieść z samych niebios. Oto bowiem w klanie sekaj senior rodu sekaj tonodoro, spłodził w końcu córkę. Dziecko, które urodziło się z błogosławieństwem samego mędrca, dziecko, które było nieśmiertelne. Sami bogowie ją zesłali, mówiono we wsiach i miastach: To znaki, że łaska bogów jest z nami, a nieśmiertelna rozprawi się z mandukami, obroni wyspy, zgładzi najeźdźców. Dziewczynce nadano imię, Szora, czerwony lotos. Plotkowano, stary tonodoro nie mógł jej spłodzić, mówiono. Stary tonodoro to zgrzybiały dziad. Dziecko szeptano we wsiach i przy herbacie, zostało spłodzone przez kogoś innego. Najpewniej siwego psa inu. Ducha zaprzysiężonego do obrony żony Tonodoro. To była nieprawda. Ale skąd chłopi i mieszczanie mieli o tym wiedzieć? Stary Tonodoro wkrótce umarł, podobnie jak siwy pies Inu. Umarła też matka nieśmiertelnej. I teraz to czerwony lotos była panią rodu Sekaj. Jej obrońcą zaś tajemniczy młody duch, uczeń samego siwego psa. Nie zdarzało się, by czerwony lotos opuszczała rodową siedzibę na południu, tuż przy ziemiach manduków. Jednak istotnie przybyła do bramy snu. Przybyła z prostego powodu. Oto na zamku miało się odbyć spotkanie klanu Sekai z klanem Nobunaga. Czego miało dotyczyć? Tego nie wiedział nikt, lecz plotkowano o małżeństwie. Młody Nobunaga Hiroshi podobno był kopią ojca męski, przystojny, silny byłby idealnym mężem dla nieśmiertelnej. Klany połączą się, a potem wyruszą na wojnę przeciw Mandukom. Tak plotkowano. Przy paleniskach i herbacie. Jak odnajdujesz swoje pokoje, pani? Sługa nawet nie spoglądał na czerwony lotos. Jego wzrok wbity był w drewnianą podłogę. Dziewczyna delikatnym gestem dała mu znać, by się wyprostował, spojrzał na nią. Mężczyzna wypełnił rozkaz. Oczy dziewczyny były ciepłe i pełne sympatii. Nie mogłam sobie wymarzyć wspanialszej komnaty, odparła z uśmiechem. Dziękuję ci za twoje starania. Komnata była pozbawiona mebli. W kącie znajdowało się proste palenisko, za papierową ścianą zaś miejsce do spania. Była to komnata, w której równie dobrze spać mógł chłop. Jednak czerwony lotos była zadowolona. Wręcz dziękowała za takie warunki. Kim była ta kobieta? Sługa widział wiele dam. Zawsze były to istoty piękne zewnętrznie i jednocześnie odpychające brzydotą ducha. Pełne pychy i pogardy, traktujące ludzi słabszych od siebie niczym robactwo. Ale czerwony lotos była zadowolona. Dziękowała słudze za komnatę. Zaiste, zesłali ją bogowie. Przygotowanie komnaty to był dla mnie zaszczyt, onieśmiertelna. Mężczyzna znów zgiął się w ukłonie i szora znów musiała gestem prostować plecy tego człowieka. Podeszła doń i wcisnęła mu do ręki dwie monety. Za Twoje wysiłki, dobry człowieku. Sługa skłonił się jeszcze raz, drugi i trzeci. Po czym, widząc, że to koniec spotkania, prędko opuścił komnatę. Czerwony lotos obróciła się powoli. Mężczyzna stał tam cały czas w cieniu, trwał nieruchomo, milczący. Był tam skryty. I cichy, jak duch. — A jak ty widzisz ten pałac, Kentaro? — zapytała pani Shora. Mężczyzna w brązowym płaszczu rozciągnął usta w delikatnym uśmiechu. — Trzy tygodnie w podróży, spanie w namiotach lub na gołej ziemi. — Zaiste jest to pałac! — Odparł. Czerwony loto spokiwała głową. I ja tak sądzę. Dałam mu dwa seny. Czy kwota ta zadowoli tego człowieka? Zapytała. Nie chcę, żeby uznano mnie za skąpą, jakby to wyglądało. Pani klanu Sekaj skąpi zapłaty za dobrze wykonaną pracę? Dając mu dwa seny, uczyniłaś go jednym z najzamożniejszych ludzi we wsi, pani. Odparł mężczyzna. Znowu pokiwała głową. Za to właśnie cię lubię, kentaro, mój duchu. Nigdy nie utraciłeś kontaktu z rzeczami, o których ja zapominam. Dobrze, że ze mną jesteś. Zawsze pani. Teraz jednak cię odeślę. Kąpiel, pojmujesz. Przyślij mi tu, proszę, hasaki i kiroł. Chcę, żeby mnie przygotowały. A i same zasłużyły na trochę spokoju. To była ciężka podróż dla wszystkich. Tak, pani. Duch skłonił się nisko i ruszył do wyjścia, wykonać polecenie. Kroki stawiał praktycznie bezgłośnie. Wydawało się, że płynie w przestrzeni, zamiast stąpać. Opuścił komnatę i delikatnie zasunął za sobą papierowe drzwi. Duch. Zawsze był przy swojej pani, chyba że pani nakazała mu inaczej. Samurajowie zajęli komnaty w dolnych częściach twierdzy, a dwór czerwonego lotosu w wyższych. Chłopi nie dziwili się temu, że orszak był tak duży, wszak nieśmiertelna potrzebowała ochrony. Musiała też zrobić wrażenie na nobunadze Hiroshim. Kmiecie szybko zaprzyjaźnili się z włócznikami, wobec samurajów zaś zachowywali ostrożną i pełną pokory uprzejmość. Ci jednak nie byli uciążliwymi gośćmi. Samuraj mógł zabić chłopa, jeśli uznał, że ten go obraża, choćby spojrzeniem czy wyrazem twarzy. Jednak ludzie czerwonego lotosu byli ulepieni z innej gliny. Traktowali gospodarzy z szacunkiem. Za usługi płacili i nie naprzykrzali się. Takich gości można mieć codziennie. A kinobu biegał między domami i chatami, oglądał samurajów, włóczników, konie. Był podekscytowany na tyle, że zupełnie zapomniał o obowiązkach, jakie nałożył na niego ojciec. Zresztą była zima, jakież niby to obowiązki. Wizyta bogów była stokroć ważniejsza. W końcu jednak uczynił coś, za co skarciłaby go nawet na co dzień rozpieszczająca dziecko babka, a kinobu znał wszystkie tajne przejścia, drogi, szpary w konstrukcji dawnej twierdzy. Przez wiele takich dróg dorosły by się nie przecisnął, ale dziecko? Prosta sprawa. A Akinobu był zdeterminowany. Chciał jeszcze raz ujrzeć panią Czerwony Lotos, boginie na ziemi. Podobno dawno, dawno temu i za nagi bogini światła, i i za nami Bóg Nocy przechadzali się po świecie, stąpali nad oceanem. W końcu jednak ujrzeli miejsce, które spodobało im się wyjątkowo. I za nami zanurzył swoją włócznię w wodzie, a skropel, które opadły z ostrza, wyrosły wyspy. Tak powstał Nippon. Akinobu był przekonany, że pani Shora jest w prostej linii potomkinią boskiej pary, pobłogosławioną darem wiecznego życia przez mędrca. Gdy on, akinobu, umrze ze starości, ona, nieśmiertelna dama, nadal będzie piękna i młoda, a jej potęga z każdym rokiem będzie rosła i rosła, aż ona sama stanie się boginią i swoją mocą przegoni dzikich manduków. Dlatego chłopiec tak bardzo chciał ją ujrzeć. Może widok dobrej pani ześle błogosławieństwo i na niego, na jego rodzinę. Może uleczy ropiejącą stopę ojca i wzrok babki. Wspiął się na pochyły dach, przeskoczył po dachówkach wieńczącego mur okapu. Dobiegł do otworu strzelniczego wyżej i przecisnął się przezeń do piwnic. Stamtąd droga do góry była już prosta tylko unikać sługi, służek i dotrzeć do górnej partii skręcił raz i drugi, krocząc przez komnaty, wreszcie jednak zatrzymał się, zatrzymał się, czując delikatną woń herbaty. Udał się za nią, przeszedł przez jedną z dolnych komnat, by znaleźć się w pomieszczeniu z oknem wychodzącym na dolny dziedziniec. Panował tu cień, półmrok. Słońce oświetlało ten konkretny pokój tylko raz dziennie i to przez bardzo krótki czas. Teraz zimą było tu niemal całkiem ciemno. Chłopiec stąpał powoli, czuł wyraźną woń, słyszał jak coś bulgocze w dzbaneczku. Zamarł. Mężczyzna siedział w pozycji lotosu na samym środku komnaty. Przy jego prawej ręce znajdował się dzbanek i kubek, wypełniony parującą cieczą. To był duch. Siedział w ciemnej komnacie i oddawał się medytacji. Wejdź, chłopcze, powiedział. Jego głos był niczym zgrzyt stali, z jednej strony pełen siły. Z drugiej niosący jakąś dziwną groźbę. Lęk. Tak nie mówił samuraj. Tak przemawiał morderca. Wejdź, rzekłem. A kinobu był przepełniony strachem. Ale wszedł do komnaty. Obszedł mężczyznę i stanął przed nim. Duch miał zamknięte oczy. Czy zaskoczyłem cię, panie? zapytał wreszcie chłopiec siląc się na odwagę. Nie chciał wyjść na tchórza, wolał okazać hardość, zwłaszcza przed człowiekiem, który tak go zawiódł. Nie. Zaskoczyłem na pewno, a Kinobu nie dawał za wygraną. Nie spodziewałeś się mnie? Słyszałem Cię od momentu, kiedy wszedłeś na mur. Słyszałem, jak przeciskałeś się przez otwór strzelniczy, jak biegłeś piwnicami i jak raz zatrzymałeś się, pewien, że o to idzie służba. Słyszałem każdy Twój oddech i każdy krok. Liczyłem je. Postawiłeś. Siedemdziesiąt osiem kroków. Ale jak? Jestem duchem, pamiętasz? Mężczyzna wskazał miejsce na podłodze naprzeciw siebie usiądź. Nalał herbaty do drugiego kubka, podsunął dziecku sam, upijając łyk. Siedzieli w milczeniu. Malec zwiercił się. Panie, nie wytrzymał. Tak. Czemu jesteś tu sam? Rozmyślasz? Medytujesz? Mhm. Kontemplujesz dawne bitwy, pojedynki, w których brałeś udział, starcia z potężnymi wrogami? Kontempluję, odparł duch, smak idealnej herbaty. Chłopiec posmakował. Herbata była ciepła, przyjemna. Ale czy idealna? Herbata jak herbata. A kinobu pił taką codziennie. Czy tak według ciebie smakuje idealna herbata, panie? zapytał. Duch uśmiechnął się. Są mędrcy, którzy powiedzą ci, że pod koniec życia wszystko, czego smakowałeś, wydaje się ideałem. Z tej prostej przyczyny, że nigdy już tego nie posmakujesz, odparł. Być może mają rację. To wszak mędrcy. Ale mnie się wydaje, że to nieprawda. Czy wiesz, czym zajmują się samurajowie? Oczywiście ożywił się jaki nogu szczęśliwy, że może zaimponować duchowi wiedzą. Walczą za swojego pana albo panią, a gdy trzeba, to za nas, prostych ludzi i za Nippon. Kolejny uśmiech. Dobrze, ale nie tylko tym. To, co mówisz, jest prawdą. Samuraj walczy. Ale walka jest tylko elementem, przejawem większej całości, otóż droga samuraja to droga poszukiwania doskonałości. Przede wszystkim w sobie samuraj musi poświęcać życie na udoskonalanie samego siebie we wszystkim, co robi. A więc w walce tak ale też w służbie, honorze, codziennych uczynkach i na przykład w parzeniu herbaty. Tę herbatę zaparzył samuraj? Tę herbatę zaparzyłem ja. A kinobu ze smutkiem pokręcił głową. Nie pojmuję, panie, przyznał całkiem szczerze. Rozmowa z duchem sprawiała mu radość. Dorośli rzadko przecież poświęcali tyle uwagi małemu smarkowi. Dorośli, a co dopiero tak wielki wojownik? Chłopiec jednak teraz spodziewał się, że mężczyzna go zruga i pogardliwym gestem odeśle na dół być może rekomendując służbie wymierzenie jakiejś kary. Nic z tych rzeczy nie pojmujesz. Odpowiedział duch: Wyjaśnię więc inaczej. Mędrcy mówią, że pod koniec życia wszystko wydaje się doskonałe, bo człowiek pod koniec życia jedyne czego pragnie to żyć dalej, żyć jeszcze więcej, a że to niemożliwe tęskni za wspomnieniami, za życiem bo to, co tracimy bezpowrotnie, wydaje nam się doskonałe, gdy już tego nie ma. Doceniamy te rzeczy, których już nie odzyskamy. Tymczasem samuraj wie, że w pewnym momencie zginie w bitwie, w pojedynku lub z własnej ręki, jeśli splami swój honor wie tym samym, że musi stale się doskonalić, bo ma świadomość, że jego drogą jest śmierć, a nie naiwna tęsknota za przeszłością. Teraz rozumiesz? Tak, przyznał Akinobu radośnie, teraz tak. A czy mogę. Czy mogę zadać jeszcze jakieś pytanie, panie? Pytaj. Mędrcy tęsknią za życiem, a rolą samuraja jest samodoskonalenie. A co jest twoją rolą, panie? Jaki jest twój cel? Duch uniósł kubek, upił łyk herbaty, po czym odstawił puste naczynie? Nie mam żadnego własnego celu. A kinobłasz się odsunął z wrażenia. Jak to to nieprawda, Panie, zaprotestował. Przecież słyszałem, że duch walczy za swojego pana albo panią, że jest najlepszym z wojowników, zdolnym pokonać stu samurajów w otwartej walce. Tylko stu? Zapytał Kentaro z uśmiechem. A nie tysiąc? Chłopiec posmutniał niepewny. Słyszałem o stu. Duch spoważniał, spojrzał na chłopca. Nie mam celu, rzekł. Nie mogę mieć celu, bo cele mają ludzie, a ja jestem narzędziem. Narzędziem w dłoni mojej pani. Mam jej bronić. Do tego służę. Ale jesteś człowiekiem, panie, przecież widzę. Mam ręce, nogi i głowę, tak. To czyni ze mnie człowieka? Nie, chłopcze. Bycie człowiekiem to bycie zbiorem wielu elementów. Opisałbym ci jakich dokładnie, co czyni człowieka człowiekiem, ale to temat na inny dzień i inną rozmowę. Może ją odbędziemy. Na ten moment mogę ci powiedzieć jedno. Upiłek. Widziałem ludzi, którzy nie byli ludźmi. Potwory w ludzkiej skórze, istne bestie. Byli źli, zepsuci do szpiku kości, okrutni. Nie byli ludźmi, choć na pierwszy rzut oka ich przypominali. Zabiłeś ich? Męska natura wzięła nad Akinobu górę. Niektórych tak. A pozostałych? Pozostali nadal chodzą po ziemi. Wielu z nich nawet nie spotkałem. I mam nadzieję, że i ty ich nie spotkasz. To nie ciało czyni człowieka człowiekiem. Tylko to, co ma tutaj, wskazał głowę chłopca. I tutaj. Wskazał jego pierś, gdzie kryło się serce. Potem dopił herbatę. A kinobu długo się nad tym zastanawiał, wreszcie dopił swój kubek. Nie do końca to rozumiem, panie, przyznał szczerze ale postaram się zrozumieć. Postaraj się. A teraz idź, wracaj do rodziców. Wiem, że chciałeś ujrzeć moją panią i ujrzysz ją, ale innym razem. Wracaj do rodziców. Tak, panie. Chłopiec wstał i skłonił się, naśladując sposób, w jaki ukłony składali chłopi, gdy czerwony loto zjeżdżała do twierdzy. Kentaro tylko skinął mu głową. A kinobu wychodził powoli, co jakiś czas zerkając na ducha, który najwyraźniej wypił zawartość całego dzbanka. Czy herbata, panie, smakowała ci? zapytał jeszcze. Tak, odpowiedział duch. Ale to nie była idealna herbata. Gdy Akinobu dotarł do domu, było już ciemno. Zimą słońce szybko chowało się za górami. Zdjął sandały przed wejściem i bezgłośnie wszedł do chaty. Myślał, że porusza się cicho. Wyobrażał sobie, że jest duchem. Ojciec siedział w największej izbie, zasiadał na podłodze w dziwnej, ale najwyraźniej wygodnej dla niego pozycji, z lewą nogą wystającą mocno do przodu, a prawą podkuloną pod pośladkami. Znowu rzeźbił. Kolejny posążek mędrca, grubego, starszego mężczyzny w Kimonie, siedzącego w pozycji lotosu i kontemplującego wszechświat. Jednak posążki ojca nie prezentowały mędrca jako spokojnego, cichego, pyzatego staruszka, o nie. Te przedstawiały mężczyznę z obliczem wykrzywionym gniewem. Mędrzec spod dłuta ojca. Zawsze był ucieleśnieniem furii. Stopa ojca gniła. Napuchnięta, pełna czerwonych i zielonkawych ran. A i tak nie było najgorzej. Latem, gdy robiło się ciepło, rodzic cierpiał prawdziwe katusze. Żadne ilości sakę nie pomagały. Teraz ojciec także pił sakę. Zawsze pił. Gdy rzeźbił figury mędrca. Wróciłeś? Rzucił gardłowo do akinobu. Tak, ojcze. Syn zatrzymał się i skłonił. Spodziewał się reprymendy, ale nie otrzymał jej. Dobrze, że już jesteś. Uważaj na samurajów, synu. Są niebezpieczni. Uważaj. Uważam, ojcze, ale samurajowie. Pani czerwony lotos, widziałem ją. Doprawdy? Tak. Jaka była? Chłopiec zawahał się. Piękna, odparł zgodnie z prawdą. Wtedy ojciec zrobił coś nieoczekiwanego, uśmiechnął się. Twoja matka była piękna. Wiesz? Powiedział. Tak mówiłeś, ojcze, masz jej rysy. Chodź, powiedz, czy podoba ci się ten mędrzec? A zbliżył się, marszcząc nos, gdy poczuł gnilną woń ojcowskiej stopy. Tak, odparł zgodnie z prawdą. Ale on się gniewa, jak zawsze. Jest zły, to prawda? Dlaczego? Ojciec zastanowił się chwilę. Chyba dlatego, że nie wierzę w to, co mawiają mnisi, odparł wreszcie. Nie wierzę w to, że mędrzec zawsze tylko się cieszył i uśmiechał o nie. Na pewno bywał zły. Tę prawdę chcę przekazać ludziom. Bywał zły, ale był też nieśmiertelnym, prawda? Tak, pierwszy nieśmiertelny. Wcześniej tylko bogowie byli nieśmiertelni, ale potem narodził się mędrzec. Pierwszy nieśmiertelny człowiek był mądry, a po wielu wiekach stał się kolejnym bogiem. I zsyłał błogosławieństwo na kolejnych ludzi, czyniąc ich nieśmiertelnymi. Pani Czerwony Lotos, ona jest nieśmiertelną. To wcale nie jest dobrze, rzekł ojciec niespodziewanie. Nawet nieśmiertelnego można zabić. Dlaczego tak mówisz? zapytał zaskoczony Akinobu. Ojciec wzruszył ramionami, upił sakę. Bo to prawda odparł wystarczy szkarłatne ostrze, żeby zabić nieśmiertelnego. Szkarłatne ostrze? Tak. Nie wiem, czy to bogowie je zesłali. Niektórzy mówią, że to demony wykuwają je w podziemnych kuźniach daleko na szczytach tych gór, które są przeklęte. Ale nie wierzę w to. A w co wierzysz? W równowagę. Ostrza istnieją, bo istnieją nieśmiertelni. Nie stworzyły ich demony, bo przecież żyli też nieśmiertelni, którzy byli źli, okrutni, podli. Nie każdy nieśmiertelny jest ucieleśnieniem dobra, nie! Ostrza po prostu istnieją. Nie ma dla tego wytłumaczenia. Ale to. Nie ma sensu. Właśnie. Nie wszystko ma sens. A śmierć mamy. Wypalił chłopiec kompletnie bezmyślnie. Miała sens? Ojciec zadrżał. Dłuto zamarło w jego dłoni. Przez chwilę mężczyzna wyglądał tak, jakby miał rzucić się na Akinobu i stłuc go na kwaśne jabłko. W końcu jednak rozduźnił się, odwrócił ku dziecku i uśmiechnął. Miała sens, powiedział, bo ona umarła, ale narodziłeś się ty. Dłuto wznowiło pracę. Skoro ojciec nic więcej nie mówił, to znaczyło, że należało go zostawić i szykować się do snu. Babka na pewno już chrapała. Akinobu skierował się do drugiego pomieszczenia, ale powstrzymał go głos ojca. Zapamiętaj jedno, synu, powiedział mężczyzna. Czerwony lotos jest dobrą panią, ale to nie znaczy, że nie sprowadzi na nas zła. Nieśmiertelni zbyt często sprowadzają na innych zło, mimo że pragną czynić dobro. Zapamiętaj to, synu. Zapamiętał. Zachodzące słońce miało barwę ognia, potem krwi. Nobunaga Hiroshi siedział przy wejściu do swojego namiotu i spoglądał najpierw na słoneczny dysk. A potem na wirujące płatki śniegu opadające z nieba, upił łyk herbaty. Poniżej jego samurajowie rozbijali obóz w dolinie. Gdyby teren był płaski, zapewne na horyzoncie widzieliby już wieże i spadziste dachy bramy snu. Ale byli przecież w górach i widzieli jedynie kolejne skały, doliny, wyrastające ze szczelin karłowate, poskręcane drzewka. Do uszu pana Nobunagi dotarły rozkazy rzucane głośno przez Nubu. Wielkolud nawet w tak odludnym miejscu nakazywał pozostałym samurajom i poborowym Ashigaru pełną gotowość i czujność. Stary, dobry Nubu zawsze pozostawał wojownikiem. Hiroshi upił łyk. Dosłyszał skrzypienie śniegu. Obrócił głowę. Nubu szedł ku swojemu panu. Był potężnym mężczyzną, znacznie roślejszym i wyższym niż pozostali. Był tak wielki, iż mówiono, że ojciec Nubu był w istocie gigantem, ogrem, któremu matka wojownika oddała się, gdy stary Nu. Wyjechał przed laty na wojnę. Nobunaga był przekonany, że w plotkach kryła się prawda. Nubu miał bowiem wszystkie cechy charakteryzujące olbrzyma. Był wielki, silny, wojowniczy, ale też niebywale okrutny i porywczy i niemiłosiernie głupi. Dosiadał nawet wielkiego, specjalnie dlań wyhodowanego konia bojowego. Razem tworzyli na polu bitwy siłę nie do zatrzymania. Miał nubu jeszcze jedną cechę, bardzo cenioną przez pana Nobunagę. Był fanatycznie i bezwzględnie lojalny. Ludzie szykują się do snu i dzielą warty, powiedział klękając przed Hiroshim. Nie będą zaprzątali twojej głowy niepotrzebnie, panie. Dziękuję, Nubu, odparł spokojnym głosem Nobunaga. Zechciej zasiąść przy mnie. Zechciej wypić ze mną herbatę. Wedle życzenia, panie. Nawet siedząc, Nubu był wyższy od niejednego człowieka. Jak widzisz tę okolicę, przyjacielu? Zapytał Hiroshi, podawszy samurajowi kubek z zieloną herbatą. Widzę śnieg i góry, nic ponadto, a ty, panie? Ja dostrzegam wielką przyszłość. Nieśmiertelna? Tak. Nubu pokiwał głową. Jechali na spotkanie z czerwonym lotosem wiele dni, ale oto mieli poznać wreszcie legendarną panią, pierwsza nieśmiertelna od wieków, czy odmieni losy wojny z mandukami. Nubu bardzo chciał się o tym przekonać, przekonać i wreszcie zmierzyć z dzikusami w boju. Pacyfikowanie nielojalnych poddanych i buntujących się klanów nie sprawiało mu już takiej radości jak niegdyś. Pożądał nowego wroga, nowego wyzwania. Mandukowie wydawali się ku temu idealni. Jednak pan Nobunaga był raczej spokojny. Czy pamiętasz co mamy robić? Zapytał podkomendnego. Oczywiście, panie. Hiroshi odstawił herbatę, wstał. Odpoczywaj, Nubu, powiedział. Jutro ważny dzień, być może najważniejszy w historii Nipponu. Kolos skłonił się, gdy Hiroshi szedł do swojego namiotu. W środku mężczyzna rozmasował dłonie, podszedł do stojaka, na którym złożono jego miecze. Była to piękna, kunsztownie wykonana broń. Suby obu mieczy uformowano w kształt dwóch karpi, opływających się pośród spienionych rzecznych fal. Rękojeści zaś okręcono czerwoną wstęgą. Nobunaga podniósł większe z nich, wysunął delikatnie z pochwy i przyjrzał się szkarłatnemu ostrzu. Mnisi wyznający mędrca mawiali, że stworzenie świata każdego ranka odbywa się na nowo. Czerwony lotos po dobrze przespanej nocy była przekonana, że mnisi mają rację. Słuszki powoli pomagały jej w przywdziewaniu szkarłatnego kimona, czesały i układały lśniące kruczą czernią włosy. Potem wyprowadziły do komnaty łaziebnej, gdzie czekała już wanna wypełniona bielą, górską wodą zmieszaną z ciepłym mlekiem. Na powierzchni tafli dryfowały płatki róż. Słuszki teraz zdjęły ze swojej pani kimono, ale nie pomagały już z wejściem do wanny. Szora odesłała je uprzejmym gestem i weszła do wanny sama, zagłębiając się w wodę po szyję. O tak. Para, ciepło, delikatny dotyk cieczy, muskający każdy cal zanurzonego ciała. Zdecydowanie mnisi mieli rację. Czerwony Lotos wiedziała, że oto jej nieśmiertelna powłoka rodzi się na nowo. Jesteś tam? zapytała w przestrzeń. Mój duchu. Był. Oczywiście, że był. Stał za papierową ścianą w przedsionku. Słyszał wszystko, co robiła jego pani, ale nie widział jej. Ciało czerwonego lotosu, jej piękno i intymność chwili należały tylko do niej i nie miał do tego dostępu, nie miał i nie chciał go mieć to należało do niej tak jak i on Jestem nieśmiertelna, odparł. Jestem zawsze, gdy mnie potrzebujesz. Wiedziała, że to prawda. Wojownik duch. Nie wiedziała kim jest, poza tym, że pewnego dnia do zamku ojca przyprowadził go siwy pies Inu. I ogłosił, że młodzian zostanie wyszkolony, by bronić potomków rodu. Potem narodziła się ona, lecz długo nie widziała chłopca, słysząc o nim jedynie opowieści. Gdy w końcu go jej przedstawiono i ogłoszono, iż należy do niej, będąc duchem, trudno jej było się odnaleźć w tej sytuacji. Nie widziała przedmiotu, jak nakazano jej myśleć, ani tym bardziej wojownika. Dostrzegała jedynie chłopaka trochę starszego od niej, uzbrojonego, czujnego, milczącego i pokornego. Towarzyszył jej od tamtej pory niemal zawsze. Stał za nią lub za drzwiami, chyba że celowo go odsyłała. Jej dwórki twierdziły, że kentaro bo tak się nazywał, nie je i nie śpi, zawsze pozostając czujnym. Szora wiedziała, że to nieprawda. Kentaro jadał, jak każdy, ale ze snem, tak, tutaj sprawa istotnie była bardziej skomplikowana. Sensem i celem życia ducha jest obrona i służba, nic więcej. Walka, umiejętność zabijania, a co za tym idzie bezwzględna dyscyplina, większa nawet niż u samurajów czy groźnych, atakujących z cienia wojowników shinobi, to właśnie dzięki wieloletniej nauce, bezwzględnej dyscypliny duch nie potrzebował snu, a jedynie pogrążał się w krótkich, regenerujących ciało i umysł w okresach medytacji. Czy teraz, gdy ona zażywała kąpieli, medytował, czy też stale pozostawał czujny? Znała Kentaro na tyle, by wiedzieć, że jedno nie wyklucza drugiego. Jak sądzisz, jaki on jest, mój duchu? Pan Nobunaga? Tak. Opowiedz mi swoje myśli. Chwila ciszy gdy duch rozważał w sercu, czym może, a czym nie powinien dzielić się ze swoją panią. Zawsze tak robił, choć od lat przecież byli nie tylko panią i jej narzędziem, ale też przyjaciółmi. Szora nie mogła i nie chciała dostrzegać w tym najbliższym towarzyszu jej życia jedynie przedmiotu, zwłaszcza że on kiedyś umrze. Choćby ze starości, ona zaś będzie nadal żyć i otrzyma kolejnego ducha. Czy ten następny także będzie w jej oczach istotą ludzką, godną szacunku, sympatii, przyjaźni nawet? Czy też nieśmiertelność do tego czasu tak zmieni jej postrzeganie, iż zatraci to, co ludzkie? Nie chciała tego, ale obawiała się, iż może to nastąpić. Dlatego obiecała sobie, że dopóki jej zmysły są ludzkie, będzie traktować Kentaro oraz innych, których spotyka na swojej drodze, tak jak sama pragnęła by być traktowana. To podobno wielki wojownik, jak i jego ojciec, podjął wreszcie duch. Pragnie dobra Nipponu, ocalenia naszych ziem. To szlachetne intencje, tak. Ale czyż nie jest tak, że nawet największe dobro w oczach wielu usprawiedliwia czynienie strasznego zła? Trudno mi na to odpowiedzieć, pani. Mnie także, przynajmniej na obecną chwilę. Jutro. Tak. Jutro się przekonamy, czy pan Nobunaga jest istotą dobra, czy zła. Jutro, gdy świat znów Odrodzi się po nocy. Zgodzisz się ze mną, duchu? Oczami duszy widziała, jak się uśmiecha. Nie śmiałbym się z tobą nie zgodzić, o nieśmiertelna odparł z przesadną uniżonością. To było coś, co ich łączyło, a czego nie miał nikt inny ten drobny żart. Powtarzany zawsze, gdy Kentaro wyczuwał, że jego pani się denerwuje, turbuje przyszłością niepewna, co ta przyniesie, mówiła coś i pytała, czy się z nią zgadza. A on żartobliwie giął się w ukłonach zapewniając, iż nieśmiertelna ma świętą rację, choćby stwierdzenie należało do najbardziej absurdalnych. Ich żart, Wypracowany i powtarzany latami nadal był dla nich samych zabawny i nadal niezrozumiały dla każdego, kto miał okazję go obserwować. Przywołała służki i wstała z wanny, jej ciało owinięto ręcznikami, a potem przyniesiono Kimono. Spojrzała jeszcze ku papierowej ścianie, za którą cicho i pokornie stał jej duch. Chciała coś rzec, ale poniechała tego zamiaru. Uśmiechnęła się do dwórek i gestem nakazała, by zaprowadziły ją ku dalszej części pora.